Witajcie, Antymanes, tematy, a powrót do komentarzy naprawdę mi odpowiada. Konkursik na początek odcinka i lecimy z tematem. Co do wygrania tym razem? A tatuaż od Filisa Harnowa do wygrania. Taki bonik o wartości 5 stówek na wykonanie w Gdańsku. Także like, sub i komentarz, a bonik może powędrować właśnie do was. Czas macie do jutra, wygrywa najbardziej kreatywny komentarz, a ze zwycięzcą skontaktuję się pod komentarzem. Niejaka Julia, o której w sumie nic nie wiem, ponieważ nic o sobie nie pisze, na przestrzeni miesiąca nagrała kilka ciekawych materiałów. Jeśli to obejrzysz, będziesz po... To zróbmy tak. Jako że mojej żonce podobać się chce ciągle tak samo albo jeszcze mocniej, zacznijmy od tego pierwszego odcinka. Natomiast jak wam spodoba się komentowanie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy skomentowali całą jej twórczość. Dajcie znać w komentarzu. Witajcie kochani, tutaj Julie. Słuchajcie, dzisiaj chciałam z wami porozmawiać na ten temat, jak przyciągać wyglądem, co zrobić, żeby dosłownie ludzie zaczęli do nas podchodzić, pytać o numer, pytać o Instagrama i tak dalej. W sumie to mnie nikt nigdy nie zapytał ani o numer, ani o Instagrama, ale nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre. Teraz może przynajmniej się dowiem. Zacznijmy od najbardziej podstawowej rzeczy, czyli wygląd jest ważny. Wygląd jest ultra ważny i osoby, które mówią, że nie, liczy się personality, wygląd nie jest ważny, albo nie mają tego wyglądu, albo po prostu nie chce im się zabrać za ten wygląd, żeby wyglądać ładnie. Wy też zauważyliście, że ostatnimi czasy coraz więcej osób zaczyna wypowiadać się jak Andrew Tate, a to Lexi. Słuchajcie, dziewczyny, ja mam coś ważnego do przekazania wam, posłuchajcie, okej, to zajmie sekundę. Jeśli ty masz faceta, nie, i wy sobie wsiadacie do auta, jest zima, whatever, i on ci automatycznie sam z siebie nie włącza ogrzewania siedzenia, broń Boże, sobie włączy, a tobie nie? A to jakiś typek na TikToku ostatnio. Nie cenię, to jest energia, którą możesz wykorzystać. Zrób 50 pompek, zrób nowy biznes, spełnij swoje marzenia. A teraz ta dziewczyna. Trochę ostro, siostro. Trochę w tym racji jest, natomiast jeśli miałbym powiedzieć, co jest ważniejsze, czy osobowość, czy wygląd, bezapelacyjnie powiedziałem, że to pierwsze. Dlaczego? W sumie to nawet nie muszę wam mówić, wystarczy, że pokażę. Takie właśnie wsparcie po swojej przegranej walce otrzymał Paweł Jóźwiak od swojej o połowę młodszej od siebie kobiety. Z każdego jesteśmy w stanie wykreować piękną osobę. Bycie pięknym, bycie ładnym to jest mega pojęcie względne. To jest dosłownie nasza opinia o sobie samym i opinia innych ludzi o tym, jak my wyglądamy. I każdy, dosłownie każdy, może z siebie wykreować piękną osobę. No widzicie, no to jest akurat ładnie powiedziane i czuję, że zaraz już będę żałował, że przyznałem jej choć odrobinę racji, ale skupiając się na tym jednym zdaniu, to akurat prawda. Czy weźmiemy pod uwagę swoją osobowość, bardziej charakter, czy weźmiemy swój aspekt fizyczny, to nad tym możemy troszkę popracować. Od tak dla samego siebie, albo żeby ludzie troszkę nas lepiej postrzegali. Ale tak szczerze, to pamiętajcie, moje drogie Ancymony, że najważniejsze jest to, co sami o sobie myślicie i to, jak się sami w swoim ciele czujecie. Jeśli jesteście zdrowi i czujecie się super, no to nie zmieniajcie nic. Jeśli jesteście niezdrowi i w swoim ciele czujecie się troszkę nie do końca fajnie, no to postarajcie się coś zmienić. I pamiętajcie, że nieważne, czy macie 20, 15, 30 czy 40 lat, nigdy nie jest za późno na zmianę. Ale przede wszystkim róbcie to dla siebie. No i ten odcinek będzie chyba motywacyjny. Może ja się jeszcze coachingiem zajmę. Tak samo każdy jest w stanie siebie zepsuć, że będzie wyglądał brzydko i będzie wręcz po prostu... czynnikiem odstraszającym od siebie ludzi. Przyznałby mi rację, no serio przyznałby mi rację, ale w jej głosie słychać, że chodzi jej tylko i wyłącznie o wygląd, że po prostu nie potrafię. Można iść w dwie strony, ja radzę oczywiście to, żeby wykreować sobie ładną osobę, nie tą brzydką, ale niestety niektórzy nie zdają sobie sprawy, a tak naprawdę sprawiają wrażenie brzydkiej osoby właśnie ze swojej winy, bo po prostu nie dbają o pewne rzeczy, które wpłyną na ich wizerunek, więc zacznijmy z tym odcinkiem. Boże jedyny, to był dopiero wstęp. Jak bardzo chciałbym dać jej szansę. Jak bardzo chciałbym powiedzieć, że może będzie fajnie. Może się zaskoczymy. Tak po doborze jej słów w przeciągu tych minuty 30 wiem, że będzie słabo i spodziewam się najgorszego. Od najbardziej podstawowej rzeczy, o której oczywiście każdy mówi, że się do niej stosuje i że przecież to jest takie oczywiste. W rzeczywistości wychodzi to trochę inaczej. To jest higiena. Guys. No i mam flashbacki z oglądania Lexi. Możesz nosić najdroższe ciuchy, Gucci, Vetements, najdroższe buty, możesz mieć naprawdę najdroższe zegarki, najdroższą biżuterię, możesz mieć wszystko, ale nic nie ukryje braku higieny.
jak śmierdzisz, to po prostu śmierdzisz. Króciutko, jak jesteś pusty, to jesteś pusty, jak jesteś głupi, to jesteś głupi. Z tą wiedzą, motywowanie, wyrusz podbijać świat. Takie rzeczy są największym i najsilniejszym czynnikiem, który odstrasza od ciebie facetów, mówiąc już ogólnie, odstrasza od ciebie ludzi. Strasza? Nie wiem, natomiast mycie się to bardzo ważna rzecz. Myślę, że to już skumaliśmy, przejdźmy może dalej. Nigdy nie próbuj tego ukrywać, że a dobra, mam się tylko 3 lekcje w szkole, to się nie umyję, nikt nie poczuje. Nie, poczuję, to po prostu ktoś od ciebie to poczuje i będziesz już miała -5 punktów u tej osoby. -5 punktów, zanotowane. Mówię też na przykład o ubraniach, czyli nie pozwól sobie, żeby gdzieś były jakieś plamy, żeby gdzieś były jakieś dziury, żeby te ubrania były nieświeże, żeby śmierdziały, żeby te ubrania były niewyprasowane. A za niewyprasowane ciuchy jest ile punktów? Bo ja to raczej tak średnio prasuję, ale jak jest na przykład też -5, no to zacznę prasować. Przechodząc do drugiej rzeczy, czyli najpierw zatroszczyliśmy się o to, żeby nie śmierdzieć, to jest taki, wiadomo, pierwsze co czujemy od danej osoby, to jest zapach. Dobra, no to mamy małe przypomnienie, przestań śmierdzieć i lecimy dalej. Później patrzymy jej na twarz. Istnieje takie przekonanie, że make-up jest po to, żeby wykreować sobie jakąś inną twarz, jakąś inną wersję siebie, w moim przypadku jakąś inną Julkę, jakiś inny wizerunek, jakiś inny image. A czy jest coś złego w tym, że ktoś chce... Odcinek zaczęliśmy od tego, że najważniejsze jest to, żeby czuć się dobrze w swoim ciele. Tak po prostu, z samym sobą. Także pamiętajcie, po raz kolejny i zapewne nie ostatni w tym odcinku, jeśli dobrze czujecie się w make-upie, to po prostu go róbcie. Idę, słuchajcie, Warszawą, ulicą, załóżmy Marszałkowską i widzę, słuchajcie, laski, które dosłownie mają kilo tapety na twarzy i nawet już nie wyglądają jak normalny człowiek, nie mówiąc o tym, że nie wyglądają naturalnie. To jest akurat nieco zabawne, że ktoś tak pewny siebie, aż tak zwraca uwagę na to, co myślą o nim inne osoby. Natomiast co do tego drugiego, to bardzo często się słyszy, że mężczyźni tu lubią taki naturalny wygląd i że na naturalną buzię i że po co się oszpecać i tak dalej. Po pierwsze, mężczyźni są różni, ogólnie ludzie są różni, nie wiem czy wiecie. A po drugie, ten naturalny make-up, który tak bardzo podoba się mężczyznom, to bardzo często jest full make-up, który stylizowany jest na ten delikatny make-up. Po prostu wyglądają jak jakieś zjawiska z jakiejś innej kurna planety. W sensie, że z Wenus? Nie przypominające w ogóle normalnej kobiety, normalnego człowieka. Zajebiste. Współczuję każdej kobiecie, która swoim make-upem sprawia, że przestaje wyglądać jak człowiek. To nie jest naturalne, a tym samym to nie jest... attractive, to nie jest przyciągające, to się nikomu nie podoba, a szczególnie facetom. Faceci nienawidzą braku naturalności. W imieniu wszystkich mężczyzn nie mogę powiedzieć nic, ponieważ nie jestem Majo Staszko, która wypowiada się w imieniu kogokolwiek. Chciałabym powiedzieć to, co mój kolega powiedział i to, co dla mnie było mega takie mind opening. Karta kolegi hetero, teraz będzie mocno. On nienawidzi lasek z takim full make-upem z jednego prostego powodu. Wszystko jest na początku fajnie, wyglądasz ładnie, jest super, poznajemy się, idzie to w pewnym kierunku, jesteśmy razem i nadchodzi moment, kiedy dosłownie budzi się obok potwora w łóżku, bo jest to ta dziewczyna tylko bez make-upu, bo cały czas wcześniej była w tym make-upie. No masakra, to jak już o takim budzeniu się obok kogoś mówimy, to wyobraźcie sobie, że budzi się przy takiej dziewczynie, która jednak bez tego make-upu wygląda inaczej, ma zadbanie bardzo w domu, robi śniadanko i okazuje się, że przy tym śniadaniu macie więcej tematów do rozmowy i fajnie się wam gada, jest zabawna, sympatyczna. Przerażające. A ten kolega, to jak taki cwany i doświadczony, to niech powie, czy zbiera po sobie skarpetki przy łóżku i rozwija je przed tym, zanim rzuci do pralki. Na tym przykładzie chcę ci pokazać, że faceci nienawidzą make-upu i nienawidzą sztuczności, bo to emanuje brakiem pewności siebie. Dziewczyny, kobiety, absolutnie tak nie jest. Jeśli masz make-up, miej go. Jeśli nie masz make-upu, nie miej go. Jeśli facet będzie zwracał uwagę tylko na wygląd i nie wybierze was, to absolutnie nie macie czego żałować, bo zapewne sam niewiele będzie miał do zaoferowania. Kiedyś słyszałem taką fajną anegdotę, jak kręcili serial Janosik. No to był potężny, wysoki, umięśniony Marek Perepeczko oraz niski, zabawny Witold Pyrkosz. I jak się okazywało, że z panem Markiem nie ma zbyt wielu tematów do poruszenia, ponieważ był bardzo poważny, to wszystkie kobiety nagle lgnęły do zabawnego Witolda. Pewność siebie przyciąga ludzi, pewność siebie jest attractive. Pewność siebie jest atrakcyjna, pewność siebie jest czymś, co właśnie przyciąga facetów i generalnie ludzi. Tak, natomiast jedno nie wyklucza drugiego. I budując taką narrację, można przyczepić by się do dosłownie wszystkiego. Do samochodu, ubrania, telefonu, do wszystkiego, z czego tylko korzystamy. Masz iPhone'a, robisz to, co modne, robisz to, co wszyscy. Wyrzuć go, zmień go na Androida i wtedy oczy wszystkich ludzi będą skupione na tobie, ponieważ ty będziesz miał Androida i ty będziesz tym oryginalnym. Nosisz kolorowe ubrania, to pewnie dlatego, że w środku jesteś cicha. Wyrzuć te wszystkie kolorowe ubrania, zacznij ubierać czerń i
i te wnętrze zacznie wylewać na ludzi. Oglądasz film na Netflixie? I tak można w nieskończoność. Ważne, żeby w głowie mieć chęć przyczepienia się do kogoś. Jeśli nakładasz na siebie tonę make-upu, pokazujesz, że siebie nie lubisz. Nie lubisz swojej twarzy w ogóle, bo musisz kreować jakąś zupełnie inną wersję siebie i wersję swojej twarzy. Współczuję tej dziewczynie. Patrz na jej oczy i serio musi ich nienawidzić. Domyślam się, że pewnie tak teraz oglądasz i zadajesz sobie pytanie, okej, wszystko fajnie, ale na mnie się więcej osób patrzy, jak jestem umalowana, na mnie więcej osób zwraca uwagę, więcej osób mi się przygląda. To nie jest dlatego, że wyglądasz ładnie, to jest dlatego, że wyglądasz dziwnie. No kurde, no to teraz jak rozróżnić to, czy ktoś patrzy na nas z pożądaniem, czy może jednak z politowaniem? Poza tym, jak już mówimy o takiej pewności siebie, to czy ona nie mówi nam o tym, żebyśmy nie patrzyli kompletnie na to, w jaki ktoś sposób na nas patrzy? Oj, dobijamy do 7 minuty i pierwsze zgrzyty się pojawiają. Make-up, który temu służy, żeby podkreślić swoje zalety, swoje atrybuty, ale nie żeby stworzyć zupełnie inną wersję ciebie. A co w przypadku, gdy ktoś o wiele lepiej czuje się, będąc inną wersją samego siebie? Jasne, możemy mówić tutaj o samoakceptacji, ale co z ludźmi, którzy na przykład nie chcą pokazywać się światu w takich 100% siebie? Że na przykład o wiele bardziej komfortowo, o wiele wygodniej i o wiele lepiej z samym sobą czują się właśnie na przykład w make-upie. To co z nimi? Na pal? Na stos? Na ścięcie? Ja bardzo często słyszałam, że mam bardzo ładne oczy ze względu na ich kolor, bo rzeczywiście to nie jest ani niebieski, ani zielony, to jest taki alamorski, więc to, co ja robię, bo lubię moje oczy, to podkreśla mi po prostu czarną, tak zwaną obramówką, czyli daję maskarę na dole, maskarę na górze i kredkę tutaj na rogach. Aha, czyli to jest takie tylko delikatne podkreślenie. No dobra, no to co mówiłem wcześniej, nieważne. Później patrzymy na ubiór. No tak, w przypadku higieny się zgodziłem, nie śmierćcie. W przypadku make-upu się nie zgadzałem, tak tutaj czuję, że mogę się odpalić. Kolejny raz, osoby, które mówią, że ubiór nie jest ważny i że liczy się personality, że ja na ubrania nie zwracam uwagi, ciuchy nie są dla mnie ważne. Znowu, te osoby mówią nieprawdę, generalnie kłamią, bo ciuchy są mega ważne. Polecę chyba najbardziej klasycznie, nie szata zdobi człowieka. I ten tekst, nie zwracam uwagi na ubrania, liczy się personality, to jeśli tak mówicie, to chwała wam za to. Jeśli natomiast oceniacie ludzi przez ubiór, to wam szczerze współczuję, ale słuchajmy dalej cierpliwie. Ubiór mega nas odwzorowuje, mega nas symbolizuje, mega pokazuje, kim jesteśmy. O kurde, no to co teraz można powiedzieć o mnie? Czapka z Anaheim Ducks, koszulka, no tak niewyprasowana, troszkę może nie widać, z dzika, w spodenkach. A to na nogach? Serio? Nie wiem. Może wy mi pomożecie? Co mój ubiór mówi o mnie? To się oczywiście mniej zdarza w przypadku ubrań, ale tak samo jak z make-upem. Ubrania nie służą temu, żeby wykreować kolejną wersję nas. Chodzi o to, żeby się ubrać, nie przebrać. Czekaj. Czyli ja jako już dosłownie minutę temu nie mówiłem o kolorowych ubraniach? Za ręką na sercu mówię, że tego materiału nie oglądałem. Ta dziewczyna jest tak na maksa przewidywalna. Wiadomo, że trzeba eksponować swoje kobiece cechy, ale pamiętajmy, żeby nie przesadzić i nie odkrywać wszystkiego, bo wtedy tracimy tą swoją uwodzicielską moc, bym powiedziała, bo pokazujemy wszystko na wierzch i to już nie jest atrakcyjne. Ten chłopak, załóżmy ten facet, wszystko już zobaczył, już wszystko widział. Mówiąc tak dosłownie, nie ma już czego odkrywać, a to jest taki faktor przyciągający. A wiecie, jaki faktor najbardziej jest ukryty i który się najdłużej odkrywa? Charakter, ja wiem. Wiem, odważna teza, ale nawet jak poznasz kobietę na basenie albo na plaży i akurat będzie w bikini i zamienisz z nią kilka słów, to się może okazać, że od tych słów będziesz chciał z nią zamienić jeszcze więcej słów, mimo że już wszystkie swoje atuty pokazała. No ale co ja tam wiem, skarpetki świąteczne w barcu noszę. Nasuwa się pytanie, jak się ubierać jednocześnie uwodząco, a jednocześnie nie odkrywać wszystkiego. Jak znajdę na przykład stópki, tak, takie krótkie, świąteczne, to będzie lepiej? Golfy wszelkiego rodzaju to jest mega sposób, żeby ubrać się jednocześnie w sposób taki uwodzący, trochę taki intrygujący, ładny. Kurde, na przykład może coś takiego, Allegro, stópki antypoślizgowe świąteczne, Mikołaj. Tak samo wszelkie obcisłe golfy są obcisłe. Obcisłe golfy są obcisłe. Zanotowałem. Eksponują pewne kobiece kształty, ale jednocześnie ich nie pokazują. Bardziej je zakrywają, a tym bardziej sprawiają taki efekt tajemnicy, który jest mega przyciągający i mega intrygujący. No dobra, a jak na przykład dziewczyna nie założy swetra, tylko założy dżinsy, trampki, jakąś tam koszulkę, to co wtedy? Niejednoznaczność. Jeśli jesteś tajemnicą i jednocześnie jesteś niejednoznaczna, to jest mega
przyciągający zarówno w ubiorze, jak i w charakterze, bo ktoś chce cię odkryć, kim tak naprawdę jesteś i jaka jesteś. Jeśli jesteś niejednoznaczna, to rodzą się takie pytania i jesteś po prostu ciekawą osobą. Ale jednocześnie ta niejednoznaczność nie może być wyrażona poprzez make-up czy ubiór. Pamiętajcie. Mieszaj, baw się tym, bo wtedy nie jesteś łatwa do określenia i jesteś mega ciekawą osobą, bo każdy widzi, że masz wiele twarzy, potrafisz jednocześnie fajnie ubrać sportowo na takim chillu, a jednocześnie też potrafisz się ładnie ubrać tak bardziej classy, w bardziej taki oficjalny sposób. A na przykład jak ktoś nie ma kaski, żeby ubierać się jakoś super, albo na przykład tak mu po prostu wygodnie, to jeśli to obejrzysz, będziesz podobać się każdemu. No to nie będzie podobał się... Dobra, to już sam sobie odpowiedziałem. Ty noś ubrania, nie ubrania ciebie. A na przykład można dać się ponieść ubraniom? Musiałem to powiedzieć. Nie wybieraj sobie ciuchów, które wręcz zwracają uwagę bardziej niż twój charakter. To jest mega nieatrakcyjne i widać, że chcesz za bardzo. I to jest ubiór taki desperacki, który chce krzyczeć pewnością siebie, której tak naprawdę nie masz. Może jedyne, to jeśli ktoś serio będzie chciał się podobać wszystkim, to ma zajebiście ciężki orzech do zgryzienia. Ponieważ będzie bardzo trudno, to pierwsze, a po drugie, nie ma szans, że będziecie podobać się wszystkim. A jeszcze po trzecie, im bardziej będziecie zabiegać o to, żeby ludziom się podobać, tym mniej będziecie się im podobać i ostatecznie sami sobie się nie będziecie podobać, ponieważ w tym całym pędzie za kimś zapomnicie o sobie. Nie warto. Jak zobaczysz te gwiazdy w realnym życiu na ulicy już nie są gwiazdami, już nie muszą mieć tego wielkiego, takiego przebojowego imidżu, dlatego chodzą w jeansach i w t-shircie. Okej, czyli koszulka i jeans jednak spoko. Jeśli masz jakieś oszczędności i tak dalej, nie żałuj sobie na perfumy, żałuj sobie na ciuch. A jak nie mam, to mogę pominąć ten punkt? Pamiętaj, jeśli zastanawiasz się, czy wydać kupę szmalu na perfumy, odpowiedź jest jedna, wydaj kupę szmalu na perfumy, bo nie ma nic lepszego jak dobre perfumy, rzeczywiście, które pachną. Jeśli chcesz, tak jak mówię, możesz do mnie napisać na Instagramie, chętnie ci podam jakieś, które ja stosuję. Najlepsze perfumy są we wszelkich krajach arabskich. No to muszę napisać do Klaudy Lizy, to na pewno mi przywiezie. Ale tak zupełnie poważnie, to jak będzie to oglądała jakaś młoda osoba, albo osoba, która ma problemy z pewnością siebie, to może się serio podłamać. Ja na przykład swoje pierwsze porządne perfumy to kupiłem 4 albo 5 lat temu. I był to Dior Sauvage. Wcześniej chodziłem do Douglasa, czy tam do Sephory i psikałem się, a później sobie kupiłem, albo dostałem nawet od Izy na jakieś tam święta albo urodziny. A wcześniej to perfumowałem się jakoś Puma Jamaica, to bardzo dawno, a później jakimiś podróbami na pewno. Ale długo też tak było, że nie perfumowałem się niczym, tylko samym antyperspirantem się psikałem, więc śmierdzieć nie śmierdziałem, ale z drugiej strony też piżmem ani drzewem sandałowym nie pachniałem, bo kaski nie było. Jeśli ktokolwiek patrzył na mnie przez pryzmat tego, czy pachnę, czy nie pachnę piżmem i uważał mnie za gorszą osobę, bo na przykład nie pachniałem w jakiś super sposób, to chrzęść takie osoby i wam również to powiem. To, że nie macie pieniędzy na drogie perfumy wcale nie oznacza, że jesteście mniej atrakcyjnymi osobami. Jeśli twoja przyjaciółka, jeśli ktoś z twojej rodziny tam jedzie albo tam najlepiej mieszka, poproś o jakiekolwiek naprawdę perfumy nawet za parę stów. Nawet za parę stów. Zajebisty materiał. Oglądając ten film czuję, że chętnie przyjrzę się pozostałej twórczości. Następna rzecz, czyli biżuteria. Znowu tutaj nie chcę się rozgadywać, bo to jest podobna sprawa co z perfumami. Nie żałuj sobie na dobrą biżuterię. I to jest właśnie moment, że najchętniej wyłączyłbym już ten odcinek. Lepiej mieć 2-3 łańcuszki czy kolczyki z prawdziwego surowca, czyli na przykład ze złota, ze srebra. Dupa, no im dłużej trwa ten film, tym jest bardziej szkodliwy. Ktoś później będzie odkładał każdą złotówkę, albo będzie namawiał swojego rodzica na szybsze kieszonkowe tylko po to, żeby kupić sobie flakonik 50-mililitrowy z jakimś tam super perfumem i najcieńszą złotą bransoletkę tylko po to, żeby się okazało, że to jednak nic nie zmienia. Mowa ciała. Jednocześnie może nam mega zaszkodzić, ale też jednocześnie może nam mega pomóc. Oho, mamy tu specjalistkę. Twoja twarz... Brzmi znajomo! To jest twoja wizytówka. Nieważne. Różni się lekkim jakimś kołysaniem bioder, jakimś lekkim takim poruszaniem rękoma. Ważne, żebyś wybrała sobie jakąś cechę chodzenia, która cię wyróżni. Bo jeśli taką wybierzesz i jeśli twój chód będzie oryginalny, już będziesz do przodu przed innymi ludźmi w tym rankingu,
attractiveness. Przypomniał mi się w tym momencie odcinek przyjaciół, jak Joey powiedział, że potrzebuje nowego chodu. Za każdym razem, jak będzie gdzieś wchodził, to żeby wszyscy zwracali na niego uwagę. Chandler z pełną powagą, słuchając wypowiedzi Joey'a, powiedział, czy ty serio wypowiadasz te słowa? Słuchając tej dziewczyny, po raz pierwszy w swoim życiu aż tak mocno czuję, że potrzebowałbym w tym momencie tutaj obok Chandlera. W tym, że tak powiem, rankingu atrakcyjności. Będziesz wtedy już naprawdę plus 5 punktów do przodu. Okej, ja sobie zapisałem. Jest minus 5 za smród, ale plus 5 za chodzenie. Czyli jak śmierdzimy, ale super chodzimy, to się wyrówna, tak? Więcej osób zaczęło do mnie nie pytać nawet o numer, nie pytać o Instagrama, o to, kim jestem i dosłownie do mnie zagadywać przez sam sposób chodzenia. No, ja też kiedyś pomyślałem, że zmienię sobie chód i będę inaczej chodzić. Wszyscy pytali, czy chce mi się siku. Dziękuję Wam, kochani, bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że te rady, które Wam dałam, nie pójdą w las. A ja mam nadzieję, że pójdą do wora, a później do jeziora. Oczywiście, tak jak mówiłam na przestrzeni tego odcinka, jeśli by były jakieś pytania związane na przykład z tym, gdzie kupuję perfumy, albo... Co jeszcze mówiłam? A, gdzie kupiłam pajączka, to oczywiście możecie pytać. Nie, mówię serio, albo na Instagramie, albo pod tym filmikiem w komentarzach. No, w komentarzach ludzie raczej nie pytają o pajączka, a nie perfumy. Szkoda, że wszystko jest argumentowane, bo faceci. Julka przez cały odcinek mówi o pewności siebie, a później mówi, tego nie rób, tego nie, a to, tego nie rób, a tego to już w ogóle masz zabronione. Po czym podsumowuje ten cały wywód, tym, żeby kupić sobie drogie perfumy i drogą biżuterię. I ja w sumie w tym momencie zdałem sobie sprawę, że poczułem się, jakbym obejrzał film 12-latki, która naglądała się Kardashianek. Może jedyny, nie idźcie tą drogą. Dodatkowo spojrzałem na Instagrama tej Julki i ma tylko jedno zdjęcie w swetrze i pierwsze zdjęcie, które wstawiła na swojego Instagrama, to zdjęcie z plaży, jak jest w bikini. Także już chyba nic więcej nie możemy się o niej dowiedzieć. No i oglądając ten film, nic więcej nam nie pokazała. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które ten film zobaczyły wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie Selectshop, a tu macie Twitter. Pamiętajcie, co z oglądania, trzymajcie, cześć, bye. Ten chłop nagrał taki film? Boże.